Jest trzecia w nocy. Znajdujemy się właśnie na terenie dawnej jednostki wojskowej, konkretnie jednostki łączności, której historia sięga lat 70. Przed nami jest schron, w którym garażowane były wozy łączności. Jakie one są grube? Ważą podobno 24 tony. Wrota są zamknięte, jednak to, co jest na tym terenie najciekawsze, znajduje się 100 metrów dalej, kolejne kilka pod ziemią. Bunkier o kubaturze blisko 6000 metrów sześciennych. Tutaj spróbujemy wam teraz pokazać wzniesienia, pod którymi znajduje się bunkier. Wcześniej na tym wzgórzu znajdowały się 4 anteny systemu VARS, łączności troposferycznej. Anten już nie ma. Ale też jest fajnie. Na 4 potężnych masztach zamontowane były anteny skierowane dokładnie w kierunku innych węzłów systemu VARS. Anteny górowały ponad lasem i były dość dobrze widoczne z okolicznych miejscowości, pobudzając ciekawość mieszkańców. Jednak przez długie lata niewielu ludzi wiedziało, co tak naprawdę się tutaj znajdowało. Oficjalnie jednostka figurowała jako Meteo. Żołnierze, którzy tutaj służyli, pochodzili z odległych zakątków Polski, a znaczną część obsługi stanowili Rosjanie. Jesteśmy już w środku. Tak. Pewnie nas nic nie słychać. Musimy założyć maski, bo powietrze to jest tragicznej jakości. W dodatku jest tu sporo azbestu. Właśnie. Który nie jest zbyt dobry dla naszego zdrowia. Pierwsze, co tutaj się łączy od naszej ostatniej wizyty tutaj, to te drzwi. One wtedy jeszcze były na zawiasach. Tak, całkiem dobrze działały. Bunkier jest dwukondygnacyjny, schowany 1,5 piętra pod ziemią, a do środka prowadzi system hermetycznych drzwi oraz ścieżka dezaktywacyjna. Zaprojektowany jako samowystarczalny, zapasy paliwa, generatory energii elektrycznej, własne ujęcie wody, skomplikowany system oczyszczania powietrza oraz zaplecze socjalne. To wszystko miało pozwolić szczelnie zamknąć się i w spokoju prowadzić wojnę. Uwaga, będzie rozdost. No. Nie zdatne do spożycia. W tych korytach szły kable. Kabli oczywiście już nie ma. Normalnie było to zakryte płytami perforowanymi. Po płytach to oczywiście nie ma śladu. Sala była wygłuszona. No. W ogóle fajnie, ty słyszycie jak się tu mówi, a jak się tam mówi? No tak bo tu... się echo, a ty jest tak... To jest inna liczba. No nie, przez tą nie przechodziliśmy. Nie przechodziliśmy to, nie? I nie mam zamiaru przez tą przechodzić. Tutaj było parę tych wejść. I one są właśnie wszystkie w ten sposób połączone. No jako tako nie były prawdopodobnie standardowe wejścia. Oni chyba wtedy okablowanie tam wyciągnęli. To widać po tych sklepkach. No. Ich chyba było 3. Zatem zwiedzaliśmy jedno. Ale tam wejście było dużo, dużo gorsze. Pamiętam je dokładnie. Aha. Ja sobie tam gdzieś chodzę. No. Ciekawe, czy wrócił. Może nie wrócił. Może to wrócił. Typowy włas wejścia awaryjnego. To co się tak pięknie błyszczy, chociaż nie wiem czy to widać na kamerze, to jest woda.
skroplona. Idealna. Tutaj wyjście na zewnątrz zalane betonem. Takich wejść było prawdopodobnie 3 plus główne od strony, którego wchodziliśmy. Wracamy, nie? Tak. Bez zbytniego zanudzania szczegółami technicznymi warto powiedzieć, że ze względu na maksymalną odległość transmisji między węzłami, około 200 km, tylko w Polsce było ich 7, a łącznie we wszystkich państwach Układu Warszawskiego prawdopodobnie 27. Przepustowość danych wynosiła zawrotne 480 kilobitów na sekundę. Oczywiście było to wiele lat temu i łączność satelitarna nie była ani powszechna, ani niezawodna. A właśnie niezawodność oraz kierunkowość anten utrudniająca przechwytywanie sygnału były największymi zaletami tej formy łączności. Prawdopodobnie był system oczyszczania powietrza. Będziemy mieli. Idę, idę. Elektryczna, tu strzałeczka, tu wciągana, przepuszczana przez to, ciągnięte tam. Że powietrze zasysane z zewnątrz? Nawet w normalnych warunkach codziennego użytkowania przerwanym połączony transport i na ciśnienie, ale się ataku chemicznego. To są filtry węglowe ponad 100% do oczyszczania powietrza. Pewnie gdyby nie to, że niektóre są trochę uszkodzone, to byłyby jeszcze całkiem na tym stanie. Panu się wybraliśmy, nie? Nie, tam chyba nie było przejścia. Zaraz młodego przemierzysz. Ja tam mogę przejść, stary. Dawaj. Nie, kręć, kręć. Dobre. Jesteśmy właśnie w głównej sterowni, swoistym centrum dowodzenia całego obiektu. Z panelu głównego możliwe było sterowanie wszystkimi systemami w bunkrze, a nawet zdalne zamykanie drzwi. Wszystkie wejścia i czerpnie powietrza zostały zlikwidowane, przez co zwłaszcza na dolnym poziomie panują potworne warunki. Poziom dwutlenku węgla jest bardzo wysoki. Wszechobecny zapach stęchlizny dodatkowo przesycony oparami paliwa i oleju. Już po kilkunastu minutach pojawia się ból głowy i marzy się jedynie o wyjściu na powierzchnię. Tu się nic nie zmieniło od naszego ostatniego. Cholera. Cholera. Niestety smród jest taki sam jak był i wtedy. To nawet gorszy. Lepsze odcinki jeszcze trzymają. Ledwo, ale się trzymają. Pewnie po kolana tych. A tu jest ciekawa, że to są wyciągnięte.
Co? Będzie jakiś plan był, nie? No tak jak to było, skierować to dalej. To tu jest chyba... Nie, nie tu, tylko tu jeszcze nie było. Tutaj. O, są nazwiska. Sam sam właśnie. No, pozdrawiamy. Załoga to nie było 30 osób. Masz list. Serio? No i nawet kłamiesz. Ale czemu to jest tak odspawane i co było cennego tutaj w środku? Już wiem co. Miedź. Miedziane rurki. To były chłodnice. I pleśni. Stanie żarny. Nie odczytać. Wow. Kolejna wiedza serwera u mnie. Podobne, ale to chyba powietrze skręcnęło. Albo... Na pewno był jakiś zbiornik, skoro to ma właz do góry. No. Tutaj mamy dwa tysiąclitrowe zbiorniki. A tu są jakieś zbiorniki paliwowe, tam musiały być jakieś na wodę. Tak, to są dwa tysiące litrów. A to czuć w ogóle? 500 litrów. Myślę, że jakieś pozostałości jeszcze mogą być, bo... O, no czuć. Ale jest pozostałość po silniku, jak sądzę? Bo to wygląda dosyć potężnie. I tam są bukle sprężone w powietrze. Nie, jak chodziliśmy tam sobie już też. No da się wejść po tej drabince, silniku i tak dalej, ale nie tym razem. Powrót, wracam. No, na czwarty raz tam razem. We'll be right back.
Znaczy, jak było? Zajebiście.